Dzień dobry, nazywam się Marzena Łazarczyk. Dzień dobry, ja nazywam się Adam Głuszuk. W Krajowym Punkcie Kontaktowym zajmujemy się programem Horyzont Europa, a szczególnie obszarem infrastruktur badawczych oraz wspólnym centrum badawczym, czyli Joint Research Center, w skrócie JRC. Obydwa obszary dają Państwu możliwość bezpłatnego skorzystania z najlepszej infrastruktury badawczej w Europie. Czym jest infrastruktura badawcza? Są to nie tylko laboratoria i obserwatoria, ale także banki danych, specjalistyczne archiwa i biblioteki, a nawet statki i samoloty badawcze oraz cała infrastruktura informatyczna, czyli e-infrastruktura. Konkursy Transnational Access i Virtual Access umożliwiają bezpłatny dostęp do infrastruktury w ramach projektów badawczych finansowanych już przez Komisję Europejską. Naukowcy zgłaszają się indywidualnie, bezpośrednio odpowiadając na otwarty konkurs ogłoszony przez daną infrastrukturę, co oznacza, że nie muszą już aplikować do Komisji Europejskiej. W ramach tych konkursów możliwy jest wyjazd od 1 tygodnia do 3 miesięcy. Projekt dzięki finansowaniu Komisji Europejskiej pokrywa całkowicie koszty badań, pobytu naukowca, podróży, a także zdalnego dostępu do e-infrastruktur. Infrastruktury są dostępne dla indywidualnych badaczy na każdym etapie ich kariery. Poza mechanizmem Transnational Access, o którym opowiedziała już koleżanka, bezpłatny dostęp do unikatowej infrastruktury badawczej możliwy jest również w ramach Wspólnego Centrum Badawczego Komisji Europejskiej, czyli Joint Research Center. Instytuty JRC, zlokalizowane w 5 krajach, dysponują specjalistycznymi laboratoriami i unikatową aparaturą badawczą. Konkursy ogłaszane przez JRC dotyczą bezpłatnego dostępu do infrastruktury centrum w obszarach badawczych bezpieczeństwa i ochrony jądrowej, chemii, bionauki, nauk o życiu, nauk fizycznych, technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz foresight. Jak to działa? JRC udostępnia swoje laboratoria i urządzenia badawcze naukowcom w ramach konkursów z naborem ciągłym. Dla poszczególnych obiektów na stronach internetowych JRC ogłaszane są osobne konkursy. Ważne, że w tym przypadku aplikują organizacje, uczelnie, małe, średnie przedsiębiorstwa i inne, a nie indywidualni naukowcy. Nie zapominajmy również, że program infrastruktury badawcze w ramach Horyzontu Europa to przede wszystkim projekty Research and Innovation wybierane na podstawie konkursów i finansowane przez Komisję Europejską. Można aplikować o finansowanie projektów przewidujących rozbudowę, współpracę, łączenie w sieci oraz udostępnienie infrastruktury badawczej na całym świecie. Łączny budżet tego programu na 7 lat to prawie 2,5 miliarda euro. Projekty mogą składać konsorcja, czyli grupy organizacji zainteresowane współpracą ze sobą. Celem jest połączenie wysiłków europejskich badaczy dla lepszej współpracy, rozwoju, dostępności i wykorzystania infrastruktur badawczych przez naukowców. Istotnym elementem jest zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności europejskiego przemysłu. We wszystkich zagadnieniach, które omówiliśmy, chętnie pomożemy Państwu znaleźć informacje, wziąć udział w konkursie czy złożyć wniosek do Komisji Europejskiej. Zapraszamy na konsultacje do Krajowego Punktu Kontaktowego w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.